jesteśmy z Sebastianem Słoniem po pierwszym pojedynku na gali Fighters Night 3 w Kielcach. Sebastian, witamy. Dzień dobry. To był pojedynek, jaki stoczyłeś z Damianem Śpiewakiem, pojedynek, który otwierał tą galę. Powiedz, jaki był to dla Ciebie bój, bo zauważyliśmy, że było dużo takich wyniszczających wymian z obu stron. Tak, Damian ogólnie bardzo dobry zawodnik. Mieliśmy przyjemność toczyć nie raz ze sobą pojedynki. Dzisiaj się spotkaliśmy na tej tutaj gali, za którą dziękuję organizatorom wszystkim, że dali nam szansę zawalczyć tutaj i pokazanie swoich umiejętności K1. Czy dla Ciebie miało jakieś znaczenie, że walczyłeś przed własną publicznością w Kielcach? To było dla Ciebie wobec tego szczególne zwycięstwo? Tak, tak. Ogólnie zawsze bardzo miło się walczy przed własną publicznością. Bardzo dużo mi dało to doping. Nie chciałem ich tak samo zawieść, ani trenerów, ani oczekiwań tutaj wszystkich ludzi, gości, którzy przyszli oglądać K1. I że mogłem pokazać ogólnie, czym jest kickboxing, czym jest dyscyplina K1. Chciałbyś komuś podziękować, kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym podziękować Norbertowi Mariuszowi Rauner, swoim sponsorom, trenerowi za dobre przygotowanie, wszystkim sparring partnerom i ogólnie dziękuję wszystkim zgromadzonym tutaj kolegom, koleżankom za doping. Bardzo dziękujemy za rozmowę, Sebastian, i życzymy dalszych sukcesów w Twojej karierze.